Cześć, jestem Flotar. To jest drugi odcinek z Ark Extinction nowego dodatku do gry Ark Survival Evolved. I tak prezentuje się mój dom. Troszeczkę sobie e, pograłem między odcinkami, żeby już was tym nie zanudzać, czyli budowaniem domu, jakichś tam e, podstawowych rzeczy. Mam na razie tutaj piec. W sumie chyba cały metal się już przepalił, który miałem. Dokładnie mamy pięć sztabek, chociaż kurde, zobaczcie, mam kolejne. I dzisiaj pójdziemy sobie na polowanie na nowe dinozaury, albo nowe stworzenia, które kryją się w tym e, pięknym świecie. I tylko przypomnę, że jeżeli seria wam się podoba, jeżeli chcecie więcej odcinków, to prosiłbym o zostawienie tej łapy w górę i możecie wejść sobie w opis i tam jest link do G2, gdzie z kodem FLOTAR możecie kupić sobie właśnie grę Ark Survival Evolved. I w sumie wszystko, czekajcie, tu mam chyba jakieś mięso, powinno mi się coś przepalać, tak, mamy mięso, także od razu wyruszamy, tylko zostawię te niepotrzebne rzeczy, a tak naprawdę... Powiem Wam, po co wyruszamy. Brakuje mi jednej skóry, abym mógł zrobić warsztat. I ten warsztat, właśnie do tego warsztatu też jest potrzebny metal, który sobie tutaj zdobyłem. I jest nowy surowiec, który odkryłem tutaj za tą górką. Powiem Wam też, że mam problem z drzewami, bo niby są tam drzewa, ale one są coraz dalej i muszę poczekać, nie wiem, czy te drzewa zaczną odrastać, czy jak, bo na razie jest bardzo średnio. I tutaj zobaczcie, mamy właśnie ten surowiec kryształ. Tylko, że oprócz tego kryształu, o właśnie, fragmented green gem. Nie mam pojęcia do czego on służy, ale jest to nowy surowiec na pewno. I tutaj mamy jeszcze górę metalu, której na razie nie będę wydobywał, bo po prostu nie mam metalowych narzędzi, bo chyba metalowe narzędzia będą po prostu lepiej wydobywały ten metal niż. Ten, niż po prostu te kamienne narzędzia. Także mm, chyba wszystko, to co odkryłem, już wam powiedziałem, bierzemy łuk, bieże, bierzemy strzały i próbujemy coś zabić, zaatakować, oswoić, przecież z oswojeniem będzie problem. E, z prostego powodu, mam za mało narkobery, czekajcie, gdzie jest w ogóle moje mięso? O, muszę sobie rozłożyć to mięso. Tylko czekajcie, jak to się robiło chyba, tak? O, dokładnie, muszę sobie porozkładać to mięso, wtedy ono szybciej się psuje. Tu mam w sumie już 4 i tu powinny być jakieś narkotyki. Mamy 12 dopiero, także. E, mogłoby być trochę lepiej, jeśli chodzi o to. Dobra, tu mam na pasku. Pyk, przełóżmy sobie. I weźmy jeszcze, zróbmy wszystkie cztery. No, także weźmiemy sobie to wszystko. Odłożę to, co mi nie jest potrzebne, czyli zrobiłem sobie dwa łuki. Mam dość dużo strzał, dobra. W razie wiecie, jakbym umarł, to będę mógł od razu wrócić z tymi 50 strzałami. To nie będzie tak, że będę musiał znowu te strzały zbierać. Tylko będę od razu mógł sobie iść trochę poatakować. Wezmę tą procę, Może się przyda. Nie, wie, nie wiem po co, ale może będzie jakoś tam przydatna i w sumie dobra, to mięso sobie schowamy tutaj, ono będzie powoli gniło, skóra jest najważniejsza, e, jakieś jagódki, dobra mam te jagódki, to sobie weźmiemy na razie też na pasek i chyba to wszystko, także ruszamy, o w ogóle jeszcze muszę punkty dorać. E, dajmy większy udźwig do 250 i zahartowanie, bo jak widzicie cały czas moja postać narzeka na to, że jest po prostu jej za gorąco, przez co e, tracę coraz szybciej e, i coraz szybciej wodę i w tym, I później będę tracił zdrowie, także chyba jestem gotowy. Jeszcze wiecie co, wezmę sobie parę kamieni, chociaż nie, dobra, nic nie zbieram. Nie, 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 nie. Bo ja bym zaraz zbierał kamienie do Procy, coś tam, bym dziwnego robił, a my chcemy po prostu sobie pozwiedzać e, troszkę ten świat i może pójdziemy teraz w tamtą stronę, bo byłem już ostatnio tam, stamtąd przyszedłem nawet e, i jeszcze nie włączyłem właśnie tego wskaźnika na mapie. Także dokładnie też nie wiem, e, gdzie, je, gdzie jestem. Będę musiał zresetować po tym odcinku, pamiętaj flotera, aby e, zresetować serwer i żeby sobie ustawić po prostu ten wskaźnik, bo to będzie bardzo przydatne. No oczywiście, co tam jest? Czy to są te kryształy? Tylko okej, okay, to są jakieś... Uuu... Dobra, to są jakieś inne kryształy. Spróbujmy wydobyć to. Kamień. Okej, okay, pokazuje mi, że to jest kamień, ale na pewno to nie jest kamień, tylko po prostu muszę mieć odpowiednie narzędzie i chciałbym, wiadomo, zacząć na nasa... Okej, okay, tu jest metal. Dobra, to też mi się bardzo przyda. E, chciałbym na początku zacząć od jakiegoś prostego stworzenia, em, tak żebym, wiecie, bez problemu mógł się sprawdzić, mógł się z nim zmierzyć, bo jeżeli mi wyskoczy jakiś e, duży, mięsożerny dinozaur, no to będę miał po prostu przypał, a tego bym nie chciał. Czyli, o w ogóle ten robocik, on mnie też nie atakuje, także ja też na razie go nie będę atakował i może zabijemy sobie, przynajmniej spróbujemy. OK. To jest, to jest parazaur? Coś go musiało ugryźć, tego par. Okej, okay, to nie jest parazaur. Od razu powiem wam, że. Igu, Igu Nodon. I ślimoki. Cześć ślimoki, co tam u was? Dobra, od razu zbieram, powiem wam. Rzeczy, które z niego. Co to jest? Wow. Ale on zarobi się tamten dinozaur wygląda. Podchodzimy za chwilę do niego. O, tylko że, kurde, zobaczcie ile skóry. Szkoda, żeby to się zmarnowało, nie? No, bardzo szkoda. Także ja pójdę szybko to odnieść i e, za chwilę idziemy zobaczyć, co to dokładnie był za dinozaur. Zastanawiam się, ile punktów będę musiał dać mojej postaci w zahartowanie, zanim przestanie właśnie bycie jej gorąco, bo powiem wam, że zrobiłem sobie i tak bukłaki teraz dwa, bo wiecie, miałem nadmiar skóry, więc mogłem to jakoś tam wykorzystać, ale no, trzeba to wyeliminować w pierwszej kolejności, bo później nie będzie mowy o żadnych takich dłuższych wyprawach, bo po prostu będzie mój dinozaur co chwilę ginął, niestety. Znaczy, dinozaur. Co ja w ogóle gadam? Moja postać będzie po prostu e, co chwilę odwodniona i będę musiał się zatrzymywać. Co ja w ogóle gadam za głupoty? Naprawdę. To jest to jest ten dinozaur. On chyba. chwila, czy on jest roślinożerny, prawda? No, on jest roślinożerny, dobra. Zabiłem jednego, ale my chcemy zobaczyć, co to dokładnie jest tam. Bo powiem wam, że dopiero tamten dinozaur prezentuje się naprawdę e, zarąbiście i no ja go nie widziałem jeszcze. No w ogóle nie pokazałem wam tego, że mamy 30 poziom. Nie wiem, który był w tym pierwszym odcinku, ale jak widzicie, trochę sobie tam pobudowałem, trochę tego ekspa było. I szkoda, że nie mam usypiających strzał. Wiecie, taki stegozaur. Zawsze by się przy... O, cześć. Nie zaatakujesz mnie, prawda? My, my jesteśmy kumple. Ale to! To jest chyba tekst stegozaur. To jest po prostu taka zbroja albo coś w tym stylu, ale to... Tak wygląda dobrze. Tekst No, tak, tak myślałem, ale naprawdę Powiem wam wygląda to zabójczo. Fajny, naprawdę fajny, e, bardzo fajny dinozaur. Szkoda tylko, że mówię, no, nie mogę nic z nim tak naprawdę zrobić. Chociaż. Hmm. Usypiające strzały mi są potrzebne. Nie wziąłem tego narkotyku. Kurde, bo mógłbym się. Chociaż nie, tam jest drugi stegozaur. Wiecie, musimy wyhaczyć jednego, z którym wiem, że nie będzie. Ty, co to? Co, co, to tak zaryczało? Okej, okay, coś tutaj było? O, tam jest! Dobra, zabijmy cokolwiek. Nie, nie wiem czym jesteś nawet. Ale, chyba będziesz mnie... Ty jest owca! Znaczy, no wiadomo, ona ma swoją jakąś specjalną nazwę, ale ja, widzicie, używam uproszczonych nazw... Siema, owieczko. Żebym tylko... Żebym tylko nie trafił w zaura. Co jest? Eee! Enforcer! Pomocy! Ja nie chciałem! Okej, okay, zastanawiam się za co mnie zabił. Czy za to, że po prostu zaatakowałem tam e, jednego z tych dinozaurów? Odrodzenie w łóżko, ale próbujemy oswoić tekst tego zaura, bo wygląda zbyt dobrze, żeby po prostu em, go zignorować. Zobaczymy, czy się uda. E, Okej, okay, aha. Mięso, no właśnie, mięso nie gnije. Mam 25 strzał, bo mówię, wezmę więcej, pewnie się przydadzą. 16 usypiających strzał, sobie za chwilę zrobimy. I pytanie, czy to starczy? Jeśli mam być szczery, to raczej nie. Raczej niestety to nie starczy, ale spróbujemy tak czy siak. Przynajmniej e, nie będę później żałował, że tego, nie, e, że tego nie spróbowałem. Czyli tam jest enforcer, który atakuje mnie, bo jestem prawie pewien, że. Do niego podszedłem w poprzednim odcinku, i on mi nic nie zrobił. Byliśmy, wiecie, kumple, i tak dalej. A tutaj, z jakiegoś powodu, od razu mnie zaatakował. Czyli albo to działa tak, że em, pomyl, w ogóle mi się mylą em, te roboty, albo jeżeli kogokolwiek zaatakujemy w jego obecności, to on wtedy po prostu em, chroni. Czyli atakuje tego, kto zaatakował właśnie tego dinozaura. Wydaje mi się, że druga opcja jest bardziej prawdopodobna. Ale musimy wejść teraz, może z tej strony sobie wejdziemy i spróbujemy zbagować tego stegozaura, aby go oswoić. 16 strzał to jest bardzo mało. Bardzo, bardzo mało. Powinienem, wiecie, chwilę sobie dłużej pograć i na pewno te strzały e, uzbierać i sobie pieniądze. W ogóle, aha, to jest... Myślałem, że to jest zrzut, ale to jest miejsce, gdzie po prostu moja postać umarła. Ok, a gdzie jest robocik? No tylko, że są dwa stegozaury, ja wiem jak one będą reagowały. Wystarczy, że jednego z nich zaatakujemy. To od razu drugi się na mnie rzuci. Hm. O, tam jest. Tam jest ten nowy dinozaur. No dużo tych stegozaurów jest. Jak? Co ja mam tu zrobić? Dobra. Pójdę w ogóle może sobie po ciało moje. Zacznijmy od takich. E, czekajcie, jak to się bierze te. Wiem, że jest jakiś klawisz, żeby przenieść wszystko. Niestety go teraz. E, nie pamiętam. No i spróbujemy. 16 strzał. Każdy wie, że to będzie za mało. Chociaż, kurde, powinienem wiecie. Na początku, o, od takiego dinozaura zacząć. Można w ogóle ciebie oswoić? Od razu? Nie, nie można. Dobra. Ech, zacznijmy, żebym miał jakiegokolwiek dinusia. Ty, 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 ty mnie atakujesz. Ale dzikus! Wow, pierwszy dinozaur oswojony, co się stało? Ej, I pytanie, czy to jest mięsożerny, czy roślinożerny? Wydaje mi się, że to jest roślinożerny, bo nawet mnie nie atakował. A jeżeli? Hmm, triceratops? A, chodź tutaj, chodź się pobawi. O kurde, tylko zapomniałem, że on jest odrobinę szybszy. Oj, i, i mnie wypchnie za chwilę. O, nie, nie, dobra. Miejmy nadzieję, że to się uda. Wiem, że powinna być przerwa pomiędzy e, następnymi strzałami, pa, pa, pamiętam to. O kurde, ale mnie... ale zaczął szarżować. No dalej! O, uciekasz? No i zobaczcie, triceratops też położony. Także super. Ty na pewno jesteś e, roślinożerny, także proszę. To są malinki dla ciebie. I będę miał przynajmniej dwa dinozaury, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Jeżeli nic mnie tutaj za chwilę nie zaatakuje, zobaczcie. Oswajanie oczywiście, mówię przyspieszone razy 5. Aby, mm, aby po prostu robić takie rzeczy w jednym odcinku, a nie przeciągać to na parę filmów. Także super. Dwa dinozaury. Będę miał, przynajmniej do zbierania jakiegoś drewna i tak dalej, ale cały czas powiem wam, że tamten. Seks tego stegozaur to jest coś, co chcę zdobyć w pierwszej kolejności, bo wiadomo, to są zwykłe dinozaury, to co ja teraz zdobywam. Ten pewnie też był w zwykłym arku, albo w jakimś dodatku się pojawił, ale mówię, ja, ja, go widzę. Ja go widzę po raz pierwszy. Wypierdzielajcie mrówki. Już? Już wystarczy dajcie mi hitynę z, z siebie. I możecie w komentarzach pisać, chociaż kurde, ja te odcinki też będę nagrywał na zapas, jak nazwać po prostu te dinozaury. Jeżeli macie jakąś fajną nazwę, to możecie śmiało mi to podrzucić. O, igu nodon. Wiadomo, poziom drugi, ale tutaj się nie liczy. Um, chodź ze mną. E, nie liczy się na razie poziom, tylko żebym cokolwiek oswoił. Bo w pierwszym odcinku, wiadomo, poznawaliśmy wszystko, ale tutaj już nie ma, um, nie ma, czasu, na, nie ma czasu na marnowanie czasu. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Dobra, zaprowadzimy te dinusie. E, tylko czy mogę zrobić siodło? Igu. Siodło, okej. Okay. I natryska też sobie zrobimy. Drewno, o kurde. Tylko no właśnie, dużo skóry potrzebuję bardzo. Hmm. Załóż siodło, aby jeździć. E, czyli bym musiał zabić jeszcze jakieś dinozaury. No, przydałoby się zabić jakieś dinozaury, które będą miały um, będą miały. Skórę w sobie. Jakieś dilofozaury może? To by było całkiem spoko. W ogóle która jest godzina? 10.30, jak widzicie, ja mam też spowolnione, e, spowolniony dzień, żebym... no spokojnie mógł sobie pograć a nie, W nocy to się lipnie gra. Każdy o tym wie. Dobra, lecimy. Lecimy do domu. Triceratops, już wstajesz czy nie wstajesz? Może ja tobie złe malinki dałem? Nasiona Tinoberek. Dobra, wiecie co? Rozłożę sobie to. Bo i tak będę musiał zrobić e, bardzo dużo nowych strzał narkotycznych. Dobra. I żeby po prostu to szybciej mi y, gniło. Tylko 8 minut i tak bym musiał czekać. No zobaczymy, co, coś wykombinujemy. A może po prostu zabiję tego tricera, znaczy e, tego z zaura. Chodźcie za mną, chłopaki. Tylko się nie bagujcie, tutaj powinno być bezpiecznie, chyba żaden robot e, uzna, że jesteście zagrożeniem. To wtedy was wyeliminuje. No to nie wiem wtedy, jak sobie poradzimy z tym wszystkim. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Ark. Gra Ark wyszła także na urządzenia mobilne, na telefony. Ja próbowałem nawet to nagrać. Tylko powiem wam, że <laughs> naprawdę nie wiem, jaki telefon trzeba mieć, aby to chodziło y, płynnie nawet w 30 fps. Bo to jest masakra, to jak ta gra po prostu działa na telefonie. Jest za darmo, także możecie też sobie pobrać na telefon. Tylko mówię, no, nie wiem, nie wiem na jakim telefonie to będzie działało dobrze. Ok, dwa dinozaury sam. Eee, zobaczmy, czy mam jakieś. O, trochę u, trochę mięsa się popsuło. Osiem, mamy dziewięć już. Czekajcie, ja sobie to wezmę, porozkładam trochę. Będzie mi się szybciej psuło, wiadomo. I. Co jest? No! No, chyba ci porąbało robocie! Ja pierdzielę, no. Pieprzony, głupi robot. Wal się na ryj robocie, no. Widzieliście, jaki. Pieprzony złom. Dobra, zabiliśmy go. Żyjecie? A, tylko... Chyba Triceratops przeżył. Hm. Ehm, um, no co mogę powiedzieć? Zdenerwował mnie, autentycznie ten robot mnie zdenerwował. Czyli on wszystko atakuje po prostu, co się... Co napotka. Nawet, nawet dinozaury, które są moje. Dobra, czyli już um, jednego dinozaura zgubiliśmy. Chodź. Tricek. Ech. Dobra, ale przynajmniej, jako że już nie ma tutaj żadnych robotów ani niczego takiego, to czuję się w miarę bezpieczny. Chociaż nie pokazało mi chyba informacji. Czekajcie. E, jak jeden punkt masz, e, nie pokazało mi chyba żadnej informacji, że e, ten drugi dinozaur umarł, albo po prostu nie zauważyłem tego. Dobra, jeden punkt, dajmy sobie zahartowanie. No i nadal, nadal mam duży, zbyt wysoką temperaturę. Dobra, wróćmy tutaj. Ile mam narkobery? Za mało. Bardzo mało mam narkobery. Dobra, zróbmy sobie tak. Sześć. Czy 6 strzał wystarczy, abym uśpił tamtego, tamtego z tego zaura? Jakby, jeżeli... Filan, parę on tam... On uciekł. Dobra, czyli to jest... To jest gorszy niż parazaur, bo chyba parazaur walczy... Parazaur walczy do samego końca, prawda? A ten spierdzielił z pola walki. Ty tchórzu mały. No dobra, ale chciałeś przeżyć. Rozumiem, masz drugi poziom, nie jesteś jeszcze doświadczony. choć. Chodź, chodź zapro zaprowadzimy cię do domu. Ale te roboty nie są, jak widzicie, takie... E, takie silne, bo... no z plus plus tak naprawdę triceratopsem udało mi się... E, udało mi się go zabić. Tego robota, także fajnie. Już mamy jakieś nowe informacje odnośnie gry. E, ile jeszcze mięso będzie się... Aha, ja i tak bym musiał pozbierać narkobery. Dobra, pozbierajmy to. I, ile odcinek trwa? Już pokazują mi 20 minut, a ja przed chwilą dopiero odpaliłem nagrywanie. To jest dziwne. To jest dziwne to, co się tutaj dzieje. Chociaż siodło bym mógł zrobić. A może po prostu zabić tego z tego zaura? Chociaż kurde, nie jest taki piękny. A, te wybory. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Dobra, narkobery się bardzo... narkoberki, przepraszam, to są narkoberki, bardzo wolno się zbierają. Czyli trzeba by było, mówię, zainwestować w siodło e, na triceratopsa i później byśmy mieli taką farmę szybką zbierania tych... E, tego surowca. Tylko ile ja mam skóry aktualnie? 148. Mm. Mało. Bardzo mało. Dobra, jeszcze... oj! Czekajcie, czy ja zjadłem to? Spróbujemy tak. Ile? 9 narkotyków, znaczy 9 narkotycznych strzał. Pewnie się nie uda. A jeżeli nie, to po prostu go dobiję, ok? Zrobimy tak. Albo kamieniami. Jeszcze nie wiem, którą, e, którą opcję wybiorę, ale którą z tych. Weźmy sobie 50 kamieni. Bo mówię, te dwa z tego nie zaatakują. Gdyby był jeden, to pewnie bym zrobił cięcie i bym e, poszedł tam spróbować. Gdybym miał na pewno dużo narkotycznych strzał. Ale że to są dwa, no to. Jakaś, O kurde. Czekajcie, bo mamy kolejne strzały, czyli szansa na powodzenie minimalnie wzrosła. Mam już cztery mięska. A, ale jednego tego możemy zrobić tylko. A jaj. No muszę ptero. Ptero to też jest jakaś podstawa. Może w trzecim odcinku postaram się mieć. E, nie wiem, tak z troszkę więcej tych narkotycznych strzał narkotyzujących strzał, czy jakkolwiek by się one tam nie nazywały albo narkotyków, po prostu porobimy więcej e, aby mógł właśnie jakiegoś latającego dinozaura już sobie oswoić bo mam który? 30 ponad poziom? E, czekajcie, jest zahartowanie, ale nadal jest mi gorąco 32, a dopiero swoje dwa dinozaury także słabo to idzie ile na narkoberki? 6 dopiero narkoberek mam w sumie chyba by było lepiej zrobić jakąś farmę tych dinozaurów, ale nie wiem czy wiecie, też to nagrywałem, e, jest gra, Pixark się nazywa, jest to takie połączenie arka, dosłownie jeden do jednego, bo to jakaś tam firma konwertowała powiedzmy tą e, zwykłego arka na grafikę taką Minecraftową. Polecam sobie sprawdzić, bo są wszystkie te dinozaury, które e, są w podstawowej wersji gry, jeżeli sobie wpiszecie pix, Pixark e, Flotar na YouTube to na pewno coś takiego znajdziecie i nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Bo od tego zależy przyszłość tej serii i czy będę dalej grał, czy też nie będę dalej grał, czy będę sobie grał sam. Dobra, narkoberek ile mamy? 57. Wow. Wow. Dobra, powiem Wam, że mi mięso za minutę się psuje. Także spróbujemy. E, spróbuję zrobić te narkotyki i idziemy oswajać z tego zaura. Dobra, 36 strzał usypiających powinno załatwić sprawę, jeżeli nie, no to będę musiał znaleźć inny, em, kolejny obiekt, który będę chciał oswoić albo zabić, bo jeżeli się nie uda tymi 36 strzałami, no to oczywiście e, drugą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to zabicie tego e, właśnie tekst, tego zaura. I czy on tutaj jest? Nadal, tylko kurde, wiecie co, właśnie sobie zdałem sprawę. Że będzie bardzo trudno przed nim uciec. Chociaż nie, czekajcie. Nie, 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 nie będzie jednak trudno. Coś mi się e, w głowie pomyliło. Weźmy sobie, zwiększmy energię, 35 poziom. I teraz ja muszę w niego pięknie trafić. Ok. E, chyba to się odbiło? Czekajcie, czy to. Ta, ojej, te strzały się odbijają od niego. No, widzicie. Ehm, skąd mogłem tak naprawdę wiedzieć? O, czekajcie. Ale coś tam pokazuje. Tylko. No, wiecie, jest tutaj jeszcze drugi stegozaur. Zobaczymy, czy on w ogóle ogarnie, że atakuje. Atakuje właśnie tego lepszego. Dobra, jeszcze raz. Wiecie, nie mogę zmarnować żadnej strzały, tak naprawdę. Okej, okay. um. no dobra, no dobra, jeżeli tak chcecie, spoko, ja bym wolał przeciągnąć jego ciało, da się? Nie, niestety nie da się przeciągnąć. Um, dajmy mu te malinki. ja wiem, że każdy z tych roślinożernych dinozaurów o kurde, będzie się wolniej oswajał. E, każdy z tych roślinożernych dinozaurów ma swoje ulubione malinki, dzięki którym, dzięki którym możemy jeszcze szybciej oswajać te dinozaury. Można także zrobić specjalne jedzenie, które jeszcze szybciej oswaja te dinozaury. Tylko wiecie, ja jestem na początkowym, początkowym etapie gry, plus wielu rzeczy zapomniałem, także będę musiał po prostu sobie to wszystko przypomnieć. Ale mamy go. Najładniej wyglądający dinozaur 2K18. Oczywiście tam są jeszcze te. cztery sztuki. W sumie mógłbym się pokusić i spróbować oswoić jakiegoś w kolejnym odcinku. Tak samo na tą taktykę. A w ogóle tu jest ślimaczek, cześć ślimak. E, mogę ciebie oswoić? A mogę, mogę też ciebie oswoić, dobra. E, tobie dam jedzenie takie. Chociaż, bo wiecie, to mogą być jakieś ślimaki zmutowane, które żywią się mięsem. I damy też troszkę malinek, i pewnie zaraz zrobię cięcie. I e, widzimy się, jak już nasz tek dinozaur będzie oswojony. Nie, no są roślinożerne. Na 100% są roślinożerne, ale mamy ślimaka. Nie wiem, co ten ślimak będzie robił. Może ma jakieś specjalne właściwości. Czekajcie, czy ma Umieść jedzenie w wyposażeniu, aby oswoić. A przecież jest jedzenie. OK. wygląda na to, że on potrzebuje jakiegoś specjalnego jedzenia, którego niestety nie mam. Dlatego. No, będziemy musieli zrobić coś takiego. Przepraszam, ale ta hityna też mi się na pewno przyda. Prawie 100 hityny, e, tak naprawdę, za nic. I czy ty się oswajasz? 28%. Także dajcie mi chwilę, i zaraz Wam pokażę, jak wygląda nasz e, stegozaur w całej okazałości. No i jest, powstał nasz tegozaurus. Pięknie wyglądający, pięknie się prezentujący. Dobra, także musimy go teraz zaprowadzić do, do domu, bo ja niestety nie mam jeszcze surowców na zrobienie siodła. Jak widzicie, sam nawet chodzę w zwykłych, najprostszych szmatach. Także kolejną rzeczą priorytetową będzie pozyskanie jak największej ilości skóry. I zastanawiam się właśnie, gdzie można ją pozyskać, bo e, zrobię sobie na pewno 100 rzemieślniczy, bo chyba brakowało mi tam jednej skóry, także sobie to zrobię. Jakieś e, żelazne narzędzia też powinienem sobie bez problemu móc zrobić, ale kolejnym krokiem, no nie wiem, oswojenie ptero i szukanie po prostu e, takich łatwych, łatwych zwierząt do zabicia, czy, e, czy raczej chodzenie i zbieranie tej skóry. No ja będę musiał podjąć ten, e, ten wybór. Ale jestem naprawdę zadowolony, bo udało się. Zobaczcie, jaki, jaki on jest piękny. No, ładnie się prezentuje. Czekajcie, a ty masz jakąś skórkę na sobie, czy co? Siodło ubiór. Nie, nie ma, widzicie? Myślałem, że to jest e, na przykład ubiór specjalny, bo chyba kiedyś tak było w arku, na przykład na Halloween, że można było wydropić. Em, jakby ubranie takie, takie kościane troszeczkę. Pamiętam, że to jeszcze jak grałem, kurde, to była podstawka Arka, to było tak dawno temu. A teraz zobaczcie, nowy dodatek, nowy świat, nowe dinozaury, wszystko nowe. Tylko ja jestem. stary. Niestety. Dobra, także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Widzimy się w kolejnym odcinku Ark Survival Evolved na dodatku Extinction, a ja idę sobie porobić pewne rzeczy, czyli jak na przykład stół rzemieślniczy, pozbieranie troszeczkę materiałów, może zrobienie większej ilości narkobery, no coś pewnie będę robił. Także do zobaczenia, pa! pa.